Działy, patrz, na prawo, patrz! Do apelu pamięci przywoła oficer dowództwa garnizonu Warszawa, major Adam Kunicki. Kombatanci i weterani walk o niepodległość Rzeczypospolitej. Mieszkańcy Warszawy, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Stajemy dziś do apelu pamięci przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie, aby uczcić wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się wolna Polska. Dzisiaj my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków. W stulecie I wojny światowej i czynu legionowego wzywam wszystkich, którzy szli szlakiem ku niepodległości. Konfederatów barskich, żołnierzy naczelnika Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, Jarusów księcia Józefa Poniatowskiego, bohaterów nocy listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych. Stańcie na pełno!